Starszym legendarzem to ostatnia bitwa lotnicza Polaków podczas II wojny światowej. Sylwestrową noc 1944 roku polscy piloci ze skrzydła myśliwskiego 131 świętowali z alianckimi żołnierzami. Tego właśnie spodziewali się Niemcy. Tymczasem w Ardenach trwała ofensywa wojsk III Rzeszy. Niemcy przygotowali operację Bodenplatte. Polscy piloci bawili się do rana. Nagle padł rozkaz zbombardowania niemieckich przepraw za linią frontu. Wracając z akcji, dostrzegli niemieckie samoloty bombardujące ich lotnisko. Nad Gandawą rozpoczęła się walka, w której zginęło dwóch poruczników, Wacław Chojewski i Tadeusz Powierz. Niemieckie Luftwaffe straciło aż 304 samoloty i nie było w stanie bronić nieba nad III Rzeszą.